Sernik to ciasto, które ma mnóstwo fanów na całym świecie. W dodatku deser ten pojawia się w tylu różnych odsłonach, że każdy może wybrać coś dla siebie. Ten przepis, chociaż może zaskoczyć niektórych, podbił już wiele kulinarnych serc. Jeśli sernik to ciasto, po które sięgacie najczęściej, mamy nowy przepis, który podbije wasze kulinarne serca. Będzie bardzo dobrą alternatywą dla najbardziej popularnych wersji, tej z rodzynkami czy po wiedeńsku. Niecodzienną metodą pieczenia sernika podzielił się sam baskijski szef kuchni, pracujący w San Sebastian. Bardzo często po obiedzie czy podczas wyjścia na kawę wybieramy ciasto, które zapewni nam przełamanie smaku. Sernik jest jednym z najbardziej popularnych wyborów. Dzięki połączeniu słodkiego i lekko kwaśnego smaku, deser ten zadowala prawie każdego. W dodatku występuje w tak różnorodnych wariacjach, że każdy może znaleźć coś dla siebie. Jedni uwielbiają sernik po wiedeńsku, jeszcze inni z polewą czekoladową lub na zimno, są też tacy, którzy zjedzą go w każdym wydaniu, byleby nie miał w sobie rodzynek. Niedawno swoim autorskim przepisem podzielił się szef restauracji La Vina. Przepis na autorskie ciasto Santiago Rivery, szef baskijskiej restauracji La Vina, podzielił się własnym przepisem na ciasto. Okazuje się, że wciąż można opracować nowy sposób na podanie sernika. Santiago Rivera wymyślił niezwykłą recepturę, która zmienia smak doskonale znanego nam już wypieku. W dodatku prezentuje się bardzo niepozornie. Sernik baskijskiego szefa kuchni na pierwszy rzut oka przypomina nie do końca udany deser. Jest delikatnie przypalony i nierówny, ma pęknięty wierzch, ale to nie pierwszy raz, kiedy dania wyglądające niechlujnie okazują się mieć wyjątkową głębię smaku. Oto składniki, których będziemy potrzebowali: masło do posmarowania formy, kilogram mielonego twarogu w temperaturze pokojowej lub serka kremowego typu Philadelphia 11/2, szklanki cukru, 6 dużych jaj, 2 szklanki śmietany, kremówki, pół łyżeczki soli, łyżeczka ekstraktu waniliowego, 1/3 szklanki uniwersalnej mąki, ok. 50 g, na czym polega sekret na ciasto Santiago Rivery? Na początek rozgrzewamy piekarnik do 200 stopni, ustawiając tryb góra-dół. Tortownicę o około 23 cm wyścielamy pergaminem tak, by wystawał poza jej ramy. Pamiętajmy, aby papier posmarować tłuszczem. W misce twaróg, cukier, mąkę oraz sól mieszamy, aż osiągnie kremową konsystencję. Dodajemy do niej jajko oraz ekstrakt waniliowy. Po ubiciu pozostałych jajek, wlewamy kremówkę. Masę przelewamy do formy i wstawiamy do piekarnika na około 50 minut. Dzisiaj grzeje 1. Widzowie TVP pogrążeni w żałobie. Właśnie przekazano wiadomość o śmierci aktora klanu i stawki większej niż życie 2. Sześcioraczki z Tylmanowej otrzymają niemal $1 000 000 pomocy na leczenie. Spadła na nie fala hejtu. Jeśli chcemy, aby nasze ciasto było przypieczone tak, jak sernik baskijskiego szefa kuchni, powinniśmy jeszcze zwiększyć temperaturę na 220 stopni i przytrzymać je w piekarniku przez 10 minut. Nasz deser jest już gotowy, ale żeby docenić jego aromat i głęboki smak, najlepiej poczekać około 25 minut, zanim zabierzemy się do jedzenia. To czas, kiedy możemy przygotować sobie pyszną kawę. Najlepsze newsy dnia, źródło, Onet. Następny artykuł. Nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio. Na Google News.